Byliście kiedyś w studiu Radia Starogard? No to właśnie jesteście. Tutaj na moim miejscu przeważnie siedzą goście, którzy odpowiadają na moje pytania. Proszę pokazać, tam przeważnie siedzę. A tym razem będziemy zastanawiać się, po co nam Dzień Kobiet, jak wygląda 8 dzień marca i na przykład kiedy obchodzimy Dzień Mężczyzny. W związku z tym, że dorośli czasami mogą nie wiedzieć, to sprawdzimy, co na ten temat sądzą najmłodsi, czyli przyszłość Kociewia. Idziemy do przedszkola Plastuś. Chodźcie ze mną. To właśnie tutaj jest grupa przedszkolaków, która odpowie na frapujące mnie pytania. Dzień dobry. Cześć. Jak się macie? Nikodem. Po co nam Dzień Kobiet? Żeby podziękować kobietom za to, że są takie miłe. Fajnie, no. A powiedz mi, kiedy obchodzimy Dzień Kobiet? 8 marca. Bardzo dobrze. I co wtedy się dzieje? Co się robi? Daje się dziewczynom prezenciki małe i kwiaty. I co sobie wtedy taka dziewczyna, kobieta myśli? Jest jej miło? Tak. Dziewczyny są szczęśliwe. I myślicie, że kwiaty należy wręczać tylko 8 marca, czy na przykład można częściej? Częściej. Czego możemy życzyć z okazji Dnia Kobiet? Na to pytanie odpowie nam jako pierwszy... Ignaś! Ignaś, spójrz tutaj, pomachaj. Czego życzymy kobietom? Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet? Czego chciałabyś życzyć sobie, dziewczynkom, kobietom? Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. I żeby były szczęśliwe. Tak. I żeby były kochane. Tak. I bardzo ci dziękuję. Ja życzę kobietom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Jak będziesz już dorosłym facetem, też będziesz pamiętać o kobietach? Tak. A jakie kobiety są dla ciebie najważniejsze? No te wszystkie. Okej. Okay. Czyli jak widzę w waszej grupie jest więcej dziewczynek? Tak. Kochamy wszystkie kobiety i pozdrawiamy. Dzięki. Cześć. Cześć. Celinka, powiedz mi, jakie życzenia składamy na Dzień Kobiet? Życzę go szczęśliwi i daję go kwiaty i daję go czekoladę. A twoje ulubione kwiatki jakie są? Róże i tulipany. Bardzo dziękuję. Ty masz na imię? Gaja. Cześć. Czego życzymy kobietom, paniom? Żeby odpoczęły. O, to bardzo ważne. Skąd wiesz, że potrzebny jest odpoczynek? Bo moja mama dużo pracuje. To czego życzysz dla swojej kochanej mamy? Żeby dużo odpoczęła. Olek, siemano. Czego życzysz z okazji Dnia Kobiet? Życzę, żeby były szczęśliwe. I zdrowe? Tak. I dobrze się bawiły? Tak. Super, dzięki. Dzień dobry, jak masz na imię? Filip. Filip. Spójrz tutaj i powiedz, czego życzymy kobietom. Dużo miłości. Dziękujemy, że nas urodziły. I żeby każdy dzień był jaki dla nich? Fajny, radosny. A czy ty się wzruszyłeś teraz? Tak. A dlaczego? Powiesz nam? Sam nie wiem. Okej, to przytulas, dzięki. Tymon, czego życzymy z okazji Dnia Kobiet? Wszystkiego najlepszego. Dawaj, postaraj się, coś jeszcze dorzuć. Żeby dostawały prezenty w Dzień Kobiet. I nie tylko. I nawet częściej. Dzięki. Cześć, gwiazdy. Weronika, czego życzymy z okazji Dnia Kobiet? Dużo zdrowia. I czegoś jeszcze? Szczęścia. I kasy. I kasy, dokładnie. Bardzo dziękujemy. Oliwka, czego życzymy z okazji Dnia Kobiet? Kwiaty. Goździki, róże, tulipany w doniczce? Tak. I czego jeszcze? Serduszek i uśmiechów. Okej, dziękuję. Nela, czego życzymy z okazji Dnia Kobiet? Żeby tego dnia było najszczęśliwsze na świecie. I o to właśnie chodzi. Bardzo ci dziękuję.
Tola, czego życzymy z okazji Dnia Kobiet? Wszystkiego najlepszego i dużo prezentów, żeby te prezenty były fajne. Oczywiście, a też można zrobić prezent w postaci dobrych uczynków. I też to sobie zapamiętajcie. Tamara, czego życzymy z okazji Dnia Kobiet? Dużo szczęścia i miłości. I miłości, tak, to ważne. Dzięki. Dużo zdrowia, dobrej pogody, słodycze. I warzyw też, dzięki. Dużo miłości i dużo kwiatów. I jeszcze jest z nami? Basia. Basiu, czego życzysz? Żeby wszystkie kobiety były zauważone i szczęśliwe. Super. Pięknie Wam dziękujemy za to, że byliście z nami w przedszkolu Plastuś. Dziękujemy Pani Dyrektor. Pozdrawiamy wszystkie ciocie, które tutaj pięknie się dziećmi zajmują. Zazdroszczę im tego, że oni są dziećmi, a ja już nie. Ale dzieci to naprawdę mega potencjał. Ja zgłodniałem od tych rozmów, nie wiem jak Wy, dlatego idziemy teraz coś zjeść. No i jestem przed Doner Kebab Kingiem. Tutaj też możecie zabrać swoją kobietę na coś smacznego. Dzień dobry, witamy. Przeważnie, gdy chodzi o wybory, no to zawsze daję córce do wyboru jedną albo drugą sukienkę, żeby ograniczyć tutaj różne dywagacje, ale w Doner Kebab King wybór jest znacznie większy. Bardzo dziękujemy Pani Ewo. Słyszałem, że też w brzuchu może burczeć z powodu miłości. Będziemy mieli coś dla Was. Doner Kebab King ma niespodziankę dla naszych pań. Gdy będziemy rozdawać Wam kwiatki, również będziecie mogły się zaprosić same, albo ze swoją drugą połówką, albo z rodzeństwem, z kim tylko chcecie. Smacznego! Pojedli? Jeśli tak, to lecimy dalej. Lecimy po kwiaty i kolejne vouchery. Bardzo Wam dziękujemy, miłego dnia i przenosimy się do kwiaciarni po Błotce. Siemano, kochańskie na kociewiu, wracamy ponownie. Kiedy ostatnio kupiliście albo podarowaliście kwiatek, kwiat, kobiecie, mężczyźnie? No właśnie, warto sobie wziąć to do serca. A ja mam dylemat. Co można podarować paniom, które na co dzień w kwiaciarni pracują? Na pewno coś słodkiego. Dzień dobry. Bardzo proszę, to dla pani i dla koleżanki jak najbardziej. W zamian chcielibyśmy kwiaty dla naszych kochanych kociewianek. Bardzo dziękuję. Składamy najlepsze życzenia, by były panie zawsze zdrowe, uśmiechnięte. Aby paniom się wiodło, aby panie nie narzekały na brak fanów. I czego jeszcze życzymy? Czego? Zdrowia, nie? Takich klientów, wiernych klientów. Zadowolonych oczywiście z tego, co robimy. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Tak wygląda kwiaciarnia po Błotce, jeżeli byście nie wiedzieli. Tak wyglądają kwiaty, które za chwilę trafią może do ciebie, zobaczymy. Szkoda, że nie czujecie zapachu kwiatów, no ale to nie problem, aby się tu wybrać i powąchać samemu. Jeżeli jesteście gotowi na kolejną teleportację, to teraz przenosimy się do optyk Gotalska. Mówią, że na starość ręka się wydłuża. Ja jeszcze okularów korekcyjnych nie potrzebuję, ale są mieszkańcy, którzy na pewno potrzebują. Dzień dobry, Pani Marto. Wszystkiego najlepszego przy okazji, z okazji Dnia Kobiet, aby była Pani zawsze szczęśliwa, uśmiechnięta. Przyda się. Dziękuję bardzo. Słyszałem, że ma Pani coś dla nas. A w zasadzie nie dla nas, tylko dla Was, drogie panie, do kwiatków i podarunków, jeśli chodzi o zaproszenia na jedzenie, będą też vouchery od Optyk Gotalska. A jeżeli tu już jesteśmy, to pokażemy Wam salon. Nie wiem, czy i Wy czujecie te emocje, ale za chwilę będzie finał naszej zabawy. Pojawimy się po coś słodkiego, żeby Panie też były zadowolone i będziemy zaczepiać Was na terenie Galerii Neptun, pytając o to, czego sobie życzycie z okazji Dnia Kobiet i czego życzą Wam mężczyźni. Jesteście gotowi?
jedziemy do piekarni cukierni Kropek. Puh. Pstryk i już jesteśmy przed piekarnią cukiernią Kropek. To ostatni przystanek, jeśli chodzi o zdobywanie dla naszych kochanych pań gadżetów, słodkości, upominków. Chodźcie sprawdzić, co dla was mamy. Zobaczcie, co dla nas przygotowała cukiernia Kropek. I to wszystko za chwilę powędruje w wasze ręce. Nadajemy z galerii Neptun w Starogardzie, najlepszej galerii na Kociewiu. Bardzo dziękujemy naszym partnerom, którzy przyczynili się do tego, że akcja się odbędzie, czyli kwiaciarnia Pobłoccy, cukiernia piekarnia Kropek, optyk Gotalska i Doner King Kebab. Czas ruszyć w plener, jak to mówią, i sprawdzić, co czują, myślą nasze panie i czego sobie życzą z okazji Dnia Kobiet. Sorry, czy to wolne miejsce? Można tutaj usiąść na chwilę? Przytrzymaj, proszę. Co u was słychać, jak się macie? Dobrze. Słuchajcie, to, że tutaj was zaczepiliśmy, nie jest to przypadek. Mamy takie święto jak Dzień Kobiet i chciałem cię spytać, czego byś sobie życzyła jako kobieta? Miłości i szczęścia. Jakie są dziś kobiety? Amadeusz na pewno to wie. Jak? Różne są, nie? Wymagające, kłopotliwe. No, wymagające niektóre. To na pewno. Moja jest najwspanialsza na przykład. W takim układzie, aby twojej kobiecie się wiodło i aby wszystko jej się układało jak najlepiej, mamy coś, co na pewno poprawi jej humor. Proszę bardzo. To kwiaty od kwiaciarni Pobłoccy. To mafinka od cukierni Kropek. I wybierz sobie jeszcze jedną kopertę. Jest karta rabatowa do Doner King Kebab i voucher na zakupy. To optyk Gotalska. Zadowolona? Tak. Zaskoczona? Tak, bardzo. Super, wszystkiego dobrego, bardzo wam dziękuję. Dzień dobry, czy możemy się na chwilę dosiąść? Czego życzyłyby panie sobie i innym kobietom z okazji Dnia Kobiet? Zdrowia. A koleżanka? Ja zdrowia. A koleżanka? No może jakieś dobre wyjście na obiad, kolację z mężem i może więcej ludzi, jakby się dało. Czy kobiety są dziś doceniane? Myślę, że tak, że się same doceniły. Aby poprawić panią humor i aby wywołać uśmiech na waszych twarzach, proszę bardzo. Dziękuję. Tutaj mamy również coś na osłodę. I proszę jeszcze, aby wybrały sobie panie kopertę z mojej torby. Tego się nie spodziewałam, no, że mieliśmy rzeczy... A pani najbardziej była wstydliwa, prawda? Ja w ogóle jestem wstydliwa. Proszę się uśmiechnąć, pomachać naszym telewidzom. Bardzo wam dziękujemy. Dzień dobry, czy ja mogę być dzieckiem na chwilę? Wpuści mnie pani do środka. Amelia, Wiktoria. Super. Chciałbym was spytać, czego byście życzyły, tutaj proszę spojrzeć, sobie z okazji Dnia Kobiet. Dużo radości, to na pewno. I szczęścia w życiu. To wszystko. I czego jeszcze? No na pewno samych pozytywnych dni. Te radość to dają i dostarczają chyba? Dzieci. Ale nie tylko o taką radość chodzi, prawda? Tak. Dokładnie. Trzymajcie się, pa! Dziękujemy bardzo. Uśmiechy, spojrzenia i element zaskoczenia. O to właśnie chodzi. I tak to wszystko dzieje się w galerii Neptun. Dzień dobry, z przytulasem. Może być z przytulasem. Z jakiej to okazji? Pani pyta, z jakiej to okazji. No, pytam. Widzę, że tutaj już jakieś słodkości nakryłem, no, że panie mają. Można się poczęstować. Okej, okay, dobrze. Proszę. Thank you.
Kochański na Kociewiu, chciałby spytać, jak ma pani na imię? Przypomnijmy naszym telewidzom. Kasia. Kasia, czego życzy sobie z okazji Dnia Kobiet? Czego sobie życzę? Przede wszystkim zdrowia. Szczęścia, pomyślności, wiadomo. Właściwie wszystko mam, szczęśliwa jestem, oby tak dalej było i super. Super. A za to płacić pani nie musi, bo z okazji Dnia Kobiet mamy... Kwiat. Bardzo. Mamy również coś słodkiego, proszę bardzo. O, dziękuję, nawet z napisem. Piękne. I mamy również... Jeszcze? W kopercie. Może pani zobaczyć, co tam jest. Zobaczę, koniecznie. No i co, fajnie jest mieć Dzień Kobiet? No tak, może być co 3 dni. Wszystkiego najlepszego, raz jeszcze. Dziękuję bardzo, bardzo mi jest miło, dzięki. A gdzie koleżanka? Zapraszamy tutaj. Czego pani życzy sobie z okazji Dnia Kobiet? Udanego dnia, Dzień Kobiet. A innym kobietom? Żeby na co dzień były uśmiechnięte i Dzień Kobiet był wyjątkowy. No i bardzo proszę, i to wszystko na pewno się spełni. Proszę bardzo. Dziękuję. Co to smacznego? Pink. I tutaj jeszcze kopertka z voucherami od naszych partnerów. Dziękuję bardzo. To co, trzymajcie się, dziękujemy. Chciałem was spytać, czego życzyłybyście sobie z okazji Dnia Kobiet? Nie wiem, szczęścia? Pieniędzy. A ty? A ja dnia wolnego. Okej. No, proszę dać znać, gdzie pracujesz, to może się skontaktujemy z szefostwem. W urzędzie. Albo chociaż, żeby do 12. Tak, tak, pół dnia wolnego w takim razie. Będzie kompromis. A czego życzycie innym kobietom na świecie? Spokoju, spełnienia, dobrej kariery. Wszystkiego, co by same chciały, czego im brakuje. Jessica, co robisz ciekawego? No, siedzę na telefonie. I na ławce. No. I pewnie... Nie spodziewałaś się, że pojawi się tutaj Kochański, aby złożyć ci życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję bardzo. Proszę. Oprócz kwiatka mam również dla ciebie coś słodkiego. O, dziękuję bardzo. Nosisz okulary? Nie. A przeciwsłoneczne? No tak. A bywasz czasami głodna? No, czasami. To twój problem rozwiąże nasza magiczna koperta. Kogoś pozdrawiasz? Moja mama. To popatrz tam i pomachaj. Czego by pan kobietom życzył? Dużo zdrowia, pomyślności i zadowolenia z życia. Po co nam Dzień Kobiet? No czekamy od mężów, od facetów na bukiety kwiatów. I że w ten dzień najbardziej nas uwielbiają. Nie tylko w ten dzień, ale... Ogólnie. Też macie okazję, aby poczuć się wyjątkowo. Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, mamy takie święto 8 marca. Co to jest za święto? Dzień Kobiet. Bardzo dobrze. Czy fajnie jest być kobietą, dziewczynką? Tak. Czego byś chciała życzyć z okazji Dnia Kobiet wszystkim paniom na świecie? Wszystkiego dobrego. I czego jeszcze? Zdrówka i kasy. Kasa też się przyda. A ty czego byś życzył kobietom? Spójrz tutaj i składaj życzenia. Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet. Najważniejsze chyba zdrowie, może jakiś dobry urlop, pieniędzy. No i szczęścia. Okej, to tego się trzymajmy. Iga. O. Wybrałem takiego pięknego, różowego tulipana, proszę. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, ode mnie również i od naszej zacnej ekipy. Tutaj mamy dla ciebie babeczkę, ale to podzielisz się chyba z bratem. Nie da rady. Nie da rady. No i to tyle. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Chciałbym spytać, czego pani życzy kobietom z okazji Dnia Kobiet?
pomyślności, wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, no i sukcesów. I rozumiem, że pani to się sprawdza. No chciałabym, żeby się sprawdziła. To ja tego życzę. I życzymy wszystkiego najlepszego. Fajnie jest być kimś takim jak ja i robić takie rzeczy. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Czy są tu nasze ulubione, kochane panie? To proszę podejść. A gdzie pani koleżanka? Moja koleżanka dzisiaj ma wolne, jutro będzie w pracy. Ale ona się wkurzy, gdy się dowie, że tutaj przyszedłem. Z okazji Dnia Kobiet chcielibyśmy obdarować cię kwiatkiem. Oczywiście twoją koleżankę również. Proszę, abyś jutro jej przekazała. Przekażę. Tak. I mamy tutaj dla was również coś słodkiego, aby wam poprawić humor, aby było miło, ale też musisz odpowiedzieć mi na pytanie. Czego życzysz sobie oraz innym kobietom? Dużo szczęścia, zdrowia i żeby były szczęśliwe i uśmiechnięte każdego dnia. Tak jak ty. Tak jest. Bierzcie przykład z Marleny. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich kobiet. Był taki wierszyk o kotku, że kotek miał pustą miseczkę, a ja mam pusty koszyczek. W zasadzie jest tutaj tylko dyktafon z nagranymi waszymi wypowiedziami i moimi również. Kochańskie na Kociewiu, pięknie dziękuję mojej kochanej ekipie, czyli Oli, Jackowi i Barszcz za to, że byli ze mną i mnie wspierali. Bardzo dziękuję też naszym sponsorom i partnerom, bez których dzisiejszy dzień w ogóle by nie zaistniał. To jest Kwiaciarnia Pobłoccy, Doner Kebab King, Optyk Gotalska, Cukiernia Piekarnia Kropek. Jesteście najlepsi, bardzo wam dziękuję. Kobietom życzymy najlepszych dni. Dużo uśmiechów, mnóstwo zdrowia, czasami żeby popłakały się, ale ze szczęścia i radości. Do zobaczenia.